Prezydent Andrzej Duda objął patronatem obchody rocznicy koronacji pierwszych królów Polski w Gnieźnie. Uroczystości z tym związane są przygotowywane w Urzędzie Miejskim od wielu miesięcy, a komitet honorowy jest właśnie zamykany. Jeżeli chodzi o uroczystości i powołanie komitetu honorowego, to tutaj te nasze działania, zaproszenia do tego komitetu zostały wysłane do wszystkich najważniejszych osób w państwie i te potwierdzenia spływają cały czas, natomiast już wiele tych jest, ale tym najważniejszym, czy najważniejszą informacją jest to, że wspólnie z księdzem prymasem, arcybiskupem Wojciechem Polakiem, prezydent miasta zaprosił do udziału w tym komitecie honorowym i przewodniczenie przede wszystkim temu komitetowi pana prezydenta Dudę i pan prezydent właśnie przysłał informację czy potwierdzenie tego, że w tym komitecie weźmie udział i przyjął z dużym zadowoleniem także to, że będzie mógł temu komitetowi przewodniczyć. Oczywiście w tej, na dzień dzisiejszy mamy już potwierdzenia przede wszystkim parlamentarzystów naszych tutaj gnieźnieńskich, ale jest już także w nim ksiądz prymas, jest pan marszałek, pani wojewoda, także Agata Sobczyk, jest również pani marszałek Kidawa-Błońska. Mamy wszystkich gnieźnieńskich parlamentarzystów, którzy także tutaj w tym komitecie wyrazili zgodę, a więc myślę, że te wszystkie najważniejsze osoby w państwie będą tutaj w tym komitecie i będą też wspierać działania nasze, aby te uroczystości miały zarówno odpowiednią odprawę pod względem, jeżeli chodzi o uroczystości państwowe, ale również takie uroczystości turystyczne, artystyczne, po to, aby mieszkańcy Gniezna i wszyscy ci, którzy Gniezno w tym czasie będą odwiedzali, spędzili ten czas w Gnieźnie właśnie z dużym zadowoleniem i także na odpowiednim poziomie, jeżeli chodzi o to, co się w mieście będzie działo. Patronat Andrzeja Dudy z całą pewnością doda prestiżu organizowanym uroczystościom. Dziś do komitetu honorowego dołączył także marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Myślę, że takie autorytety, kiedy obejmują swoim patronatem właśnie uroczystości, to są też takim potwierdzeniem tego, że te wydarzenia, które się dzieją, będą właśnie na odpowiednim poziomie. Łatwiej też jest zabiegać nam o partnerów, o także mecenasów pewnych wydarzeń, bowiem to również za pośrednictwem takich osób jak prezydent można o takie patronaty czy mecenasy nas właśnie zabiegać, więc na pewno tutaj liczymy na to, że zarówno Kancelaria Prezydenta, jak i Kancelaria Sejmu, Kancelaria Premiera Rzeczpospolitej będzie też w odpowiedni sposób wspierać te nasze działania, wydarzenia, które tutaj w mieście będą miały miejsce. A tak jak powiedziałem, bez akceptacji głowy państwa, bez akceptacji premiera, marszałków Sejmu, Senatu, pewne rzeczy, jeżeli chodzi o charakter państwowy, byłyby niemożliwe do przeprowadzenia. No i właśnie, spodziewany jest przyjazd prezydenta? Na pewno wszyscy na to liczymy. No trudno mi dzisiaj powiedzieć, bo oczywiście pan prezydent takie zaproszenie do Gniezna ma jak najbardziej tutaj z całą stanowczością. Oczywiście myślę, że każdej osobie, która jest dzisiaj głową państwa, powinno zależeć i myślę, że tak będzie, bo pan prezydent wiem, że też te czasy piastowskie bardzo mocno tutaj wspiera, więc na pewno myślę, że znając też ten rys historyczny i sympatię do historii, pan prezydent w takim wydarzeniu jak pierwsza koronacja, czy tysiączna rocznica pierwszej koronacji będzie uczestniczyć. Prezydent Andrzej Duda w Gnieźnie miałby się pojawić podczas Zgromadzenia Narodowego i mszy rocznicowej, które najprawdopodobniej zostaną zorganizowane 23 kwietnia 2025 roku.